Czy masz świadomość? Wojna przeciwko Ziemi trwa, a ponieważ ta wojna jest tak wszechobecna i bezlitosna, i skutki tak przytłaczające, a współudział w niej większości z nas tak oczywisty, udajemy, że nic szczególnego się nie dzieje, gdyż nie potrafimy spojrzeć prawdzie w oczy i wziąć na siebie odpowiedzialność za sytuację, której sami jesteśmy sprawcami. John Seed. Bogate kraje zniszczyły wszystko, co miały i poszły kraść do ludzi, którym coś jeszcze zostało. John Brunner, Ślepe stado. Życie jest zjawiskiem planetarnym, obejmującym powierzchniowe warstwy Ziemi od ponad 3 miliardów lat. Moim zdaniem nasze gesty przyjmowania odpowiedzialności za losy Ziemi są po prostu śmieszne. To retoryka wynikająca z bezsilności. To my znajdujemy się pod kontrolą planety, nie odwrotnie. Nasz przerośnięty zmysł moralny, każący nam podejmować próby kierowania niesforną planetą lub leczyć ją z jej przypadłości, świadczy tylko o fantastycznej zdolności samooszukiwania się. Jeśli już, powinniśmy chronić się przed samymi sobą. Lynn Margulis, Symbiotyczna planeta. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi, bo dzisiaj mamy dwie osoby, z którymi będę rozmawiał, jest pani Magdalena Jaśkiewicz, Project Manager programu Climate Leadership organizowanego przez UNEP GRIRT Warszawa. Dzień dobry pani Magdaleno. Dzień dobry. I pan Piotr Mikołajczyk, główny specjalista, biolog ochrony środowiska w centrum również UNEP GRIT Warszawa. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tutaj na wstępie pani Magdaleno, jakby pani mogła troszkę głośniej, bo słychać panią słabiej. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o Dniu Długu Ekologicznego. Co to w ogóle jest ten dzień, Dzień Długu Ekologicznego? O co w nim chodzi? Skąd w ogóle pomysł? Jaki jest jego cel? I no wszelkie inne proszę informacje, które mogą odszyfrować ten dzień. Ja może, jeśli można, to pytanie bym starał się odpowiedzieć, czy przybliżyć Państwu ideę Dnia Długu Ekologicznego. To jest inicjatywa, która ma już sporo lat, ponieważ pierwsze dane i pierwszy dzień Długu Ekologicznego Światowego był ustanowiony, czy był obliczony w roku 1971. Czyli dość dawno temu i wtedy już to się zbiegło z różnymi już inicjatywami, rosnącą świadomością zagrożeń globalnych, zagrożeń środowiskowych, z którymi powinniśmy się zmierzyć. I ja muszę powiedzieć, że te sygnały ostrzegawcze, począwszy od raportu Utanta, poprzez Komisję Brundtland, to są właśnie wczesne lata 70., potem konferencja w Rio de Janeiro, potem druga konferencja w Rio de Janeiro, kolejne szczyty Ziemi, więc te ostrzegawcze sygnały i pomruki są dosyć i nawoływania do społeczności międzynarodowej i do świata, aby człowiek jednak się ogarnął w swoim zachłannym pędzie do sukcesu i dobrobytu, co się wiąże ze zniszczeniem planety. No te sygnały i te nawoływania nie wszędzie się udają. One niestety nie jesteśmy pojętnymi uczniami, nie uczymy się na już stwierdzonych błędach i odczutych dolegliwościach, więc ten Dzień Długu Ekologicznego no jest od 1971 roku, czyli od dawna on jest mierzony, no i na takim wykresie, który pokazuje przesuwanie się tych dat, ona niestety jest coraz wcześniejsza.
więc powiem, ja tu na chwilę przerwę. Bardzo proszę, przerwę w każdym momencie. Powiem szczerze, że pan mnie zaskoczył. Nie wiedziałem, że to aż taką długą tradycję. 71 rok, tak. Przypomnijmy, 1972 to głośny raport Granice Wzrostu, czyli pierwszy dzień długu ekologicznego był rok wcześniej niż Granice Wzrostu. Tak, no ale raport Utanta był troszkę wcześniejszy i to no wcześniej była książka oczywiście Rachel Carson Cicha wiosna, więc te środowiskowe, no jakbyśmy tak zaczęli śledzić, to już pierwsze ostrzeżenia o potencjalnie negatywnych wpływach człowieka na środowisko, to można powiedzieć, czy dane, o których ja tak trochę beletrystycznie doczytałem, to jest przełom XVIII i XIX wieku, dlatego że to Aleksander von Humboldt jest uznawany za osobę, która pierwsza zaczęła dostrzegać negatywne skutki rabunkowej, nieodpowiedzialnej działalności człowieka, więc mamy dużo na sumieniu od bardzo dawna, jeszcze pewnie przed Humboldtem, ale on zwracał w swoich, to były podróże do Ameryki Południowej, on właśnie zwracał uwagę na i obserwował uważnie to, co się dzieje w pewnych społecznościach zamieszkujących Amerykę Południową i już przestrzegał w swoich dziennikach, w swoich zapiskach i publikacjach przed tym, do czego to może doprowadzić. No i po datach widzimy te ostrzeżenia wciąż, mimo że raport Utanta i potem Komisja Brundtland i Granice Wzrostu i Szczyty Ziemi to jest druga połowa wieku XX, a nie przełom XVIII i XIX, więc dużo lat mija, a my tak jakby nie stajemy się za bardzo jakoś nachalnie przezorni, jeżeli chodzi o naszą obecność na jedynej planecie, którą mamy do dyspozycji. Niech pan mi powie, kto był pomysłodawcą tego dnia i tak. Znaczy w tej chwili jakby to jest, kto dokładnie wystąpił z inicjatywą, trudno mi sobie w tej chwili przypomnieć. W tej chwili to jest inicjatywa, która, jak wspomniałem, trwa od dawna, ona jest w ogóle oparta o danych jeszcze wcześniejszych, dlatego że dane, które one zawsze są wcześniejsze, czyli kolejne szczyty ziemi, nie szczyty, tylko dni długu ekologicznego, one są wyliczane, ta metodologia oczywiście się zmienia, ale one są generalnie wyliczane w oparciu o dane i pewne trendy, które muszą być zaobserwowane wcześniej, więc dane były brane wręcz z wczesnych lat 60. I w tej chwili to są w przeważającej mierze dane ONZ-owskie, całe gromady wskaźników dla około 200 krajów świata. I w tej chwili jest specjalny portal, który może Państwa zainteresuje. To jest www.overshootday, jednym pisane, bo to jest Earth Overshoot Day, to jest Dzień Długu Ekologicznego Światowy. Tam są też dane krajowe, ale ten światowy tak się właśnie nazywa. I ma swoją specjalną, poświęconą stronę internetową i tam jest opisany ten dług, a oprócz tego jest odniesienie do sieci, takiej właściwie sieci opartej o dane naukowe, sieci, która jest wspierana przez ekspertów. Ona się nazywa Global Footprint Network. I tam się właśnie odbywa obliczanie i ta magiczna czarna skrzynka, która dane z jednej strony środowiskowe są wprowadzane, a z drugiej strony dane gospodarcze. Bo wracając do początku pana pytania, ideą Dnia Długu Ekologicznego to jest określenie takiej umownej daty, czy też dnia, w którym dla danego obszaru, bądź pojedynczego kraju, bądź po uśrednieniu dla całej planety, następuje sytuacja, że pojemność ekologiczna, czy obszar, tak oni tam nazywają to obszarem biologicznie produktywnym, czyli krótko mówiąc chodzi o ekosystemy, chodzi o zasoby naturalne, to jest sprowadzone do jednostki umownie tak zwanego globalnego hektara, ale ten globalny hektar to nie jest zawsze 10 tysięcy metrów kwadratowych, to jest przeliczane na taki, jest jednostką umowną. I chodzi o to, w którym momencie produktywność ziemi na nasze potrzeby, czy też to, co jest doganiana przez naszą eksploatację.
Bo a co to znaczy, a co to znaczy produktywność Ziemi i nasza eksploatacja? Ziemia, planeta, na której żyjemy, jej zasoby naturalne, to jest coś, co jest jakby podstawą naszego życia. My z tego czerpiemy przeróżne dobra i korzyści. To mogą być różnego typu materiały i surowce, od paliw kopalnych począwszy, woda, żywność, drewno, materiały, nawet tak egzotyczne jak różnego typu substancje chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym lub kosmetycznym, surowce, kruszywa, mnóstwo rzeczy pochodzi, czy właściwie ogromna większość pochodzi ze środowiska ożywionego i nieożywionego. I to środowisko ma swoją wydolność. Oczywiście ekosystemy mają to do siebie, że potrafią się regenerować, oprócz zasobów nieodnawialnych, to te zasoby przyrodnicze potrafią się regenerować, ale oczywiście jeżeli będziemy ciągle zabierali więcej niż planeta nam w stanie jest odtworzyć, no to wtedy mamy problem, bo ten bilans naszej zachłanności i zdolności regeneracyjnych planety zaczyna się niebezpiecznie przesuwać. I właśnie gdybyśmy żyli na styk, to wtedy możemy uznać, że nasza zachłanność i produktywność ekosystemów na obszarze, na którym żyjemy, mniej więcej się wyrównuje 31 grudnia, czyli mamy cały rok, nie żyjemy na kredyt, a w tej chwili mamy sytuację w większości ogromnych krajów, w tym w Polsce, że i na całym świecie, że nasza eksploatacja liczona właśnie w tych hektarach, czyli my potrzebujemy, aby utrzymać poziom życia, produkcji i różnego typu procesy gospodarcze na naszym obecnym poziomie, przy obecnym poziomie technologii, obecnym poziomie konsumpcji, że my potrzebujemy ileś tam, nie wiem, na osobę, nie wiem, 5 hektarów globalnych. Ale niestety mamy do dyspozycji tylko 2,5 hektara globalnego, w związku z tym widzimy, że mniej więcej już w połowie wyczerpujemy, czyli jesteśmy w okolicach 30 czerwca. Mhm. A to rodzi mi się takie pytanie, ale to jest obliczane, że wszyscy ludzie żyją na poziomie jakim? A jak przeciętny Amerykanin? Nie, to jest obliczane dla każdego kraju, dlatego są, ja tutaj gdzieś już postaram się to szybko przypomnieć sobie, bo były podane właśnie dane dla Szwajcarii. I wtedy w przypadku Szwajcarii mamy taką sytuację, że taki szwajcarski jakby hektar globalny, to jest, już mówię, o widzę, czyli ekologiczny ślad Szwajcarii, czyli obywatela Szwajcarii, który żyje na poziomie obywatela w Szwajcarii, to jest nie za ostatnie lata, ale za kilka lat, no bo były użyte dane sprzed kilku lat, to jest 4,35 globalnego hektara na osobę. Natomiast ta biopojemność, czy ekologiczna pojemność obszaru Szwajcarii to jest 1,6 hektara na osobę. Więc przeciętny Szwajcar zużywa 4,35, a ma do dyspozycji 1,6. I dlatego po odpowiednim przeliczeniu można uznać, że każdy Szwajcar, gdyby całą ziemię zamieszkiwali Szwajcarzy, czy też ludzie żyjący na poziomie obywatela Szwajcarii, wtedy byśmy potrzebowali 2¾ planety do zaspokojenia potrzeb ludzi żyjących na poziomie konsumpcji, na poziomie obywatela Szwajcarii. Oczywiście na świecie są bardzo różne państwa i obywatel Szwajcarii żyje jakby na tym bardziej luksusowym spektrum, czy właściwie na końcu tego spektrum, jeżeli chodzi o jakość życia, luksus i dobrobyt. Natomiast średnia dla planety to jest w tej chwili dla całej ludzkości zamieszkującej Ziemię, to jest około 1,8 czy 1,7, więc średnio cała ludzkość, te 8 miliardów, które w tej chwili zamieszkują Ziemię, potrzebowałoby, gdyby żyć na przeciętnym poziomie, to jeden, no zbliżamy się do dwóch planet Ziemia.
A czy nie może, a czy na przykład mieszkańcy, nie wiem, Szwajcarii, klasa średnia w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych nie może sobie myśleć w taki sposób, a ja będę zużywał 2-3 ziemie, ale przecież i tak będzie ok, bo przecież tam w innych rejonach zużywają dużo, dużo mniej, więc to się zbilansuje. Bardzo być może, że tak mogą myśleć, natomiast ponieważ średnia dla całej ziemi to jest 1,7 ziemi, więc już tę średnią mamy poważnie przekroczoną. Poza tym jest jeszcze druga sprawa, która powinna wytrącać obywatela Szwajcarii, czy dowolnego mieszkańca kraju przemysłowionego z takiego poczucia zadowolenia, mianowicie, że teraz nie tylko globalizacja dotyczy kwestii ekonomicznych, ale również dotyczy kwestii społecznych i dotyczy kwestii środowiskowych. Więc tak naprawdę, myślę, mam nadzieję, że dojdziemy w czasie naszej rozmowy do tego, ale tak naprawdę nikt nie jest zupełnie wyrwany z praw natury i z tego, co się dzieje na całej planecie. Teraz mówi się dużo o zmianach klimatu i pamiętam niedawno na konferencji klimatycznej, na szczycie klimatycznym, który był jakiś czas temu w Warszawie, tam było takie bardzo ważne stwierdzenie z ust właśnie przedstawiciela dyrektora wykonawczego ówczesnego UNEP-u, czyli programu ONZ do spraw środowiska, że zmiany klimatyczne są pierwszym w historii ludzkości tak naprawdę i bezprecedensowym wyzwaniem o charakterze globalnym, czyli dotyczącym absolutnie wszystkich, niezależnie od tego, kto i ile do tego problemu się dokłada i gdzie, w jakim miejscu są ci główni szkodziciele i też główni ci, którzy starają się ratować sytuację. Jest to po prostu coś, co dotyczy nas wszystkich i wymagany jest wysiłek wszystkich. To jest oczywiście problem globalny, ale myślę, że jest kilka takich globalnych kryzysów, dla których nie ma granic kontynentów, nie ma granic pomiędzy bogatą północą a uboższym południem, czy pomiędzy półkulami. Prawda? Mamy kryzys klimatyczny, kryzys wodny, kryzys utraty różnorodności biologicznej i kryzys generalnie zanieczyszczenia środowiska planety. To są takie cztery główne, które mogłyby wymienić, one oczywiście są wzajemnie zależne. No i wiąże się z naszą obecnością. Tu koleżanka więcej pewno mogłaby o tej kwestii gospodarczo-społecznej powiedzieć, no bo ja jestem bardziej od strony przyrodniczej na to patrzę. Tak, to zaraz... może ja tutaj... A, dobrze, panie Rafale. Zaraz do tego przejdziemy, natomiast ja bym jeszcze dorzucił kryzys ludnościowy, bombę populacyjną, ale to może na oddzielny temat, na oddzielną audycję. A jeszcze zanim przejdziemy do tych kwestii przemysłowych, to kiedy wypada Dzień Długu Ekologicznego na świecie, a kiedy w Polsce i skąd te różnice? To może ja teraz odpowiem, mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać. W tym roku w Polsce Dzień Długu Ekologicznego wypadł 2 maja i też mówiąc trochę bardziej przyjaznym językiem, może mniej naukowym niż Piotr przed chwilą, możemy też tą definicję uznać za taką, w której definiujemy sobie, że od tego dnia żyjemy na kredyt, który jakby zaciągamy od planety, u Ziemi i u przyszłych naszych pokoleń, co też jest bardzo ważne, choćby pod kątem sprawiedliwości klimatycznej, do której tutaj nawiązali Państwo trochę wcześniejszej dyskusji, ale do której myślę, że też przejdziemy przy tych takich elementach gospodarczo-społecznych. W każdym razie ten dzień też, biorąc pod uwagę nie tylko Polskę, ale w ogóle średnią światową, wypada niestety coraz szybciej od początku pomiarów, na co też Piotr zwrócił uwagę. Dla całego świata w tym roku jest to data 2 sierpnia. I teraz tak, skąd wynikają te różnice, tak? Tutaj też już padło stwierdzenie dotyczące globalnej północy, globalnego południa, jakby innej definicji, innego nazewnictwa bogatej północy czy biednego południa, które są jakby trochę nie do końca zdefiniowane tak naprawdę jeszcze, jak powinniśmy nazywać ten podział, który jest jakby przyjęty. W Polsce też to święto, co jest dosyć ciekawym faktem, święto oczywiście w cudzysłowie, wypada w podobnym okresie co w Niemczech, we Francji czy w Japonii, które są uważane za państwa tak naprawdę z pozoru bardziej rozwinięte gospodarczo i można się zastanawiać, dlaczego, tak? No myślę, że tutaj tak naprawdę musimy zwrócić uwagę, mówiąc w ogóle o tych różnicach pomiędzy krajami właśnie
północy, południa, które też mają odzwierciedlenie w Dniu Długu Ekologicznego, że przekłada się na to przede wszystkim globalizacja, tak, zanieczyszczenie, którego jakby państwa wysoko tak naprawdę zindustrializowane gospodarki dopuszczają się, kiedy tak naprawdę czerpią z tych dostępnych zasobów w sposób nieproporcjonalny, tak? Tutaj z uwagi chociażby na niewyobrażalnie wysoką konsumpcję, wysoką emisyjność gospodarki, czy też taki brak poszanowania środowiska naturalnego. To ma naprawdę, jakby jest, problem jest bardzo, bardzo złożony, jak już Piotr nakreślił na początku. I to, co jest ciekawe, to wszystkie te zależności faktycznie widać w różnego rodzaju danych, statystykach, tak? Dzień Długu Ekologicznego jest tylko jednym z nich. I myślę, że tutaj faktycznie mówiąc o tych krajach bardziej zindustrializowanych, tak, czyli krajach globalnej północy, ten Dzień Długu Ekologicznego, tutaj mam zapisane takie dane, na przykład dla Kataru, który, jak wiemy, ogromnie się rozwija, był już 10 lutego, tak, niewiele później 13 marca Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Kanada. Z kolei, jeżeli mówimy o krajach globalnego południa, Jamajka, Ekwador, Egipt, są to daty oscylujące w okolicach listopada i grudnia. Więc tutaj ten podział jest jak najbardziej również widoczny. No właśnie, to pani tak płynnie przeszła do takiego cytatu, który już wcześniej na wstępie tej naszej audycji przedstawiłem, prezentowałem. Polecam państwu Ślepe stado, John Brunner. Bogate kraje zniszczyły wszystko, co miały i poszły kraść do ludzi, którym coś jeszcze zostało. To był Ślepe stado zostało napisane w 1972 roku, czyli dzień po tym, jak pierwszy raz obchodzono Dzień Długu Ekologicznego. Pani już trochę powiedziała, jakie to są kraje bogate. Co dzisiaj kraje globalnej północy kradną od krajów globalnego południa? Jasne, myślę, że tutaj możemy też zacząć trochę od podziału, tak, dla tych osób, które nie do końca się mogą orientować, jak to wygląda. Jeżeli mówię o północy, to na pewno jest to Europa Zachodnia, Ameryka Północna, Australia, Nowa Zelandia. Mimo że nie są na północy, jednak taki podział jest zachowany, a biedne południe to przede wszystkim kraje Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. I tutaj mówiąc o tym, co kradną tak naprawdę bogate kraje od biednych, myślę, że musimy dojść do sedna tutaj problemu, który wynika tak naprawdę z dramatycznej i niesprawiedliwej przepaści ekonomicznej, tak, która jakby dotyka każdy z krajów globalnego południa w odniesieniu tutaj do globalnej północy. Możemy przyjąć różne wskaźniki oceniające jakby tutaj dobrobyt czy poziom rozwoju krajów na świecie. Jeden oczywiście z nich najbardziej znany, wskaźnik typowo ekonomiczny, produkt krajowy brutto i na niego patrzeć poprzez ocenę tych krajów, ale też wskaźnik rozwoju społecznego czy satysfakcji z życia. Są to takie najpopularniejsze mierniki, które też jakby definitywnie po przeanalizowaniu danych pokazują, że ten podział istnieje bez względu na to, jak definiujemy te kraje. W sensie, czy mówimy o globalnej północy, południe, kraju biednym, bogatym, czy krajach trzeciego świata, jak jeszcze do niedawna się mówiło. To, co kradniemy, może jest o tyle ciekawym pytaniem. Tak naprawdę musimy pochylić się trochę nad, żeby spojrzeć na to pod względem jakby przede wszystkim warunków geograficznych. Tutaj dla większości państw globalnego południa są one niekorzystne, tak, z uwagi właśnie tutaj na położenie głównie w okolicach równika, gdzie te temperatury faktycznie są wyższe, przez co jakby tutaj ta strefa klimatyczna jest trudniejsza, tak, stwarza trudniejsze warunki do życia. Innym przykładem, który myślę, że najlepiej też odpowiada na to pytanie, jest kwestia związana z uwarunkowaniami historycznymi, czyli kolonizacją, tak, która miała miejsce przez kraje północy względem krajów południa.
Tutaj jako przykład można podać chociażby Ganę leżącą w Afryce Zachodniej, która to tak naprawdę od XIX roku była kolonizowana przez Brytyjczyków ze względu właśnie na bogate zasoby złota, które też przyczyniły się jakby do tego, że rozwinęło się tam niewolnictwo, tak? Jakby tutaj w ogóle kwestia kolonizacji południa wiąże się z pozyskiwaniem jakby zasobów siły roboczej, tak, i kwestiami szerzej patrząc praw ludzi, kiedy to faktycznie dochodziło do nieprzeciętnych, może do nadwyraz skrajnych, tak, działań jednych narodów wobec innych słabszych właśnie społeczno-gospodarczo. To, co może mieć jeszcze wpływ i to, czego dopuszczają się tak naprawdę kraje globalnej północy względem globalnego południa, jest też wykorzystywanie niestabilnych sytuacji geopolitycznych w niektórych regionach, które jakby są pochłonięte czy to konfliktami wewnętrznymi, czy zewnętrznymi, gdzie na przykład mamy zahamowanie wzrostu gospodarczego, czy też właśnie przekładającego się na pozyskiwanie, na problemy z pozyskiwaniem funduszu, na jakąś transformację, tak? Czy po prostu inwestycje w służbę zdrowia, w edukację, w działania takie proklimatyczne, chociażby związane z efektywnością energetyczną, gdzie te właśnie zasoby pieniężne, środki finansowe są pochłaniane w większości przez trwające konflikty zbrojne. Tutaj dla przykładu można podać taki kraj jak Afganistan, gdzie tak naprawdę z uwagi na jego położenie był on od wieków atrakcyjnym pod względem jakby przecinających się tam szlaków handlowych, tak? Ale z uwagi jakby na sytuację polityczną ten kraj tak naprawdę nie może się wciąż dojść do takiej sytuacji stabilnej, gdzie mógłby się rozwijać w sposób harmonijny, zrównoważony. Przecież każdy z nas zdaje sobie, myślę, sprawę, jak tam ciężka jest sytuacja. No to dobrze, ale pani Magdalena, tak? Ja panią zatrzymam, ale jakby pani tak miała w krótko, w żołnierskich słowach powiedzieć, co dzisiaj kradniemy my, Europejczycy, Polacy, Amerykanie od tych krajów biednych, to co to jest? Proszę wymienić po prostu enumeratywnie. Jasne, to myślę, że tutaj przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na cenne i bardzo pożądane surowce naturalne, których złoża, znajdują się w krajach globalnego południa. Tu przede wszystkim myślę o Afryce, tak, i złożach i o metalach ziem rzadkich, które faktycznie są wykorzystywane w produkcji wszechobecnej na północy elektroniki, tak. I każdy z nas w tej chwili myślę, że nie wyobraża sobie życia bez smartfona, który stał się jakby, można powiedzieć, przedłużeniem ręki, tak, zastępując tam wiele innych urządzeń. Każdy jakby tutaj działając w zgodzie z jakby przekazem marketingowym firmy, oczekiwaniami, jakie są wobec konsumentów, chce wciąż mieć więcej, lepiej. I to jest tak naprawdę bardzo, bardzo mylne, ponieważ w ten sposób tylko napędzamy to wydobycie tych metali, tak, tych surowców w Afryce. I to, co jest bardzo niesprawiedliwe, to, że właśnie najczęściej to są właśnie ci mieszkańcy tych krajów, gdzie ta eksploatacja ma miejsce, są najbardziej dotknięci tą niesprawiedliwością, gdzie faktycznie od lat takie działanie ma miejsce, a ta lokalna ludność nie może sobie pozwolić na godne warunki życia, ponieważ kraje nie są należycie wynagradzane, tak? Tutaj jeszcze jest kwestia związana z chociażby problemami na poziomie rządowych tych krajów, gdzie nie ma jakiejś stabilnej sytuacji politycznej, często dochodzi do różnego rodzaju działań korupcyjnych i nikt nie myśli tak naprawdę o tym, aby ustabilizować tą sytuację, ponieważ tak jak wspominaliśmy w sumie, jest to bardzo skomplikowany problem, odpowiadając w skrócie, żeby też się dalej nie rozwijać. Myślę, że to jest najważniejszy punkt, który możemy to podsumować.
To ja się tutaj wtrącę, bo ja właśnie ze względu na to, o czym pani powiedziała, zrezygnowałem ze smartfona i myślę, że są ludzie, którzy sobie wyobrażają życie bez smartfona, tylko trzeba po prostu podejść poważnie do takich rzeczy, o których pani faktycznie mówiła. Słusznie. No dobrze, ale idźmy dalej. Przy okazji Dnia Długu Ekologicznego mówi się o zmianach klimatu. Ten temat jest obecny w debacie publicznej, co prawda pewnie Państwo chcieliby, żeby był więcej, ale ja mam z kolei inną potrzebę. Co jest ważne w związku z tym dniem, a czego nie mówią nam dzisiaj politycy, czego nie ma w debacie publicznej? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. To przejmę pałeczkę do koleżanki. Myślę, że globalne zmiany klimatu, oczywiście one wynikają z naszej działalności, natomiast tak jak wcześniej powiedzieliśmy, w przypadku obywateli Szwajcarii, notabene ona ma dzień długu później niż Polska, bo 13 maja. Polska ma drugiego, ale to taka dygresja. Natomiast globalne zmiany klimatu trochę wydaje mi się ludzie, czy wyborcy tych polityków, no bo politycy mają swoje zaplecze polityczne, ale gdzieś tam są społeczeństwa, są procesy wyborcze, są wyborcy, więc to, co politycy mówią lub nie mówią, no to często jest albo nie mówią tego innym politykom, albo biznesowi, ale bardzo często jest tak, że nie mówią tego rzeszom swoich wyborców. A to właśnie ci wyborcy poprzez swoje działania i aspiracje konsumpcyjne są siłą, która może zmieniać potencjalnie politykę, jak również może wpływać na procesy gospodarcze, no bo przecież te społeczeństwa są konsumentami, są wyborcami, są wreszcie wyznawcami. Jeżeli mówimy o kontekście duchowym czy religijnym, można ten wpływ rozpatrywać w różnych kontekstach i on jest zawsze dosyć duży, jeżeli ludzie się jakby zorganizują i będą połączeni wspólną świadomością przede wszystkim. No i teraz pytanie, czy wszystkim politykom, aby realizować interesy polityczne, zależy na takiej pełnej świadomości? No wiemy, że są obszary świata, niekoniecznie bardzo nam odległego, gdzie elitom politycznym wcale nie zależy, żeby rządzić w społeczeństwach uświadomionych, bo nim się po prostu z tymi ludźmi trzeba rozmawiać, a nim po prostu nakazywać. Więc interes polityczny, to taka może moja nieprzyjemna i cyniczna konstatacja, nie zawsze sprzyja świadomości obywatelskiej, świadomości ekologicznej i świadomości społecznej. Więc to może być przyczyna, dla której ludzi się nie chce straszyć, albo uznaje się, że ludzie nie mają wystarczająco jakby wyrafinowanego wykształcenia, żeby pewne rzeczy zrozumieć i potrzebny jest ten polityk, który im to wytłumaczy, więc to jest dosyć częsty chyba przypadek. Nie mówi się, wydaje mi się, ludziom, znaczy wracając do tej sprawy procesów klimatycznych, ja tak mam taką refleksję, że w niektórych przypadkach, czy w wielu przypadkach globalne procesy klimatyczne i zmiany klimatu to jest coś, co dzieje się gdzieś, na co nie bardzo mamy wpływ, to jest taki trochę dopust Boży, to jest gdzieś odległe od nas, przecież te wszystkie prądy oceaniczne, różne tajemnicze lodowce, to jest coś, co się dzieje bardzo daleko. I jakby to, czego politycy nie mówią, to nie uzupełniają tej historii o klimacie globalnym takimi przykładami i inicjatywami dbałości o środowisko w skali bardziej lokalnej, czyli dotyczy w takiej skali, która jest już dostępna dla ludzi. Takim dobrym
chyba wyjątkiem jest kwestia smogu, no bo smog to jest coś, co ludzie widzą, widzą ten dym toksyczny, że lecący z komina czarny, i on dawniej był czarny i śmierdział, a teraz jeszcze wiedzą, no bo doczytali, co tam się znajduje, i to jest bardzo doraźny i taki problem, który ich bezpośrednio dotyczy. Natomiast średni wzrost temperatury o 1,5 stopnia tam do roku 2050 to jest coś, co wciąż jest abstrakcją, ale można ludziom mówić o lokalnym klimacie, o suszy, czyli powiązanie kryzysu klimatycznego z wodnym. Ekosystemy są nie tylko dawcami materiałów i surowców. Ekosystemy są, mają ogromną, kluczową rolę w regulowaniu różnych procesów. One oczyszczają wodę, oczyszczają powietrze. Z ekosystemu bierze się zapylanie roślin, które są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Zabezpieczanie przed erozją. To są w ogóle to, co nam ekosystemy dają, przyroda nam daje, nazywa się mądrze usługami ekosystemowymi. I one są rzeczywiście od tych namacalnych, poprzez te usługi takie właśnie regulujące nasze życie, nasz komfort życia, istnienie na planecie Ziemia, aż po wręcz usługi o charakterze kulturowym, czyli turystyka, czyli edukacja, wręcz jakieś duchowe, religijne czy artystyczne uniesienia związane ze światem przyrody. To się da przeliczyć na pieniądze, czyli ująć nie tylko w karby ekonomii, ale też w język korzyści, bo ludzie są takimi osobami, czy takimi osobnikami gatunku ludzkiego, którzy reagują na język korzyści, czyli albo należy im pokazać korzyść, albo ich przestraszyć dolegliwością czy konsekwencją. A to nieczęsto się zdarza, więc myślę, że politycy nie roztaczają pełnego wachlarza problemów i koncentrują się na najbardziej spektakularnych i tak naprawdę często nie mówią do ludzi językiem korzyści, bo myślę, że to zrozumienie było wtedy większe. No dobrze, to idźmy dalej, chociaż ja miałbym coś dorzucić do takiego, czego dzisiaj nie ma w debacie publicznej, to bym dorzucił, że nie ma dzisiaj w debacie publicznej, myślę, że to ma związek z Dniem Długu Ekologicznego, to ile pochłania gospodarka cyfrowa, ile pochłaniają te wszystkie nasze smartfony, Wi-Fi, różnego rodzaju urządzenia cyfrowe, którymi się cieszymy, również cieszą się aktywiści ekologiczni walczący o klimat, a jednocześnie kompletnie nie łączy się, nie mówi o tym, jak pożera to energię, zasoby naturalne. I tego nie słyszę w debacie. Nie wiem czemu, ale nie ma o tym. No bo to uderzałoby i zmuszało ludzi do zastanowienia się nad konsumpcją, a niestety konsumpcja jest tym, co jest nieodłącznie związane. Myślę, że każdy gatunek jest w pewnym sensie pazerny i gdyby mógł, to by eksploatował, no bo jakby zachłanność jest cechą bardzo, bardzo rozpowszechnioną w przyrodzie, więc nie jest nam obca, więc to może dlatego tak się dzieje. Myślę, że ma pan rację. Jednocześnie zadziwiają mnie niemieccy zieloni, którzy stawiają na gospodarkę cyfrową, nie mówiąc o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy w tele, nie wiążąc tego, o czym tej gospodarki cyfrowej z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ale idąc dalej, kolejny cytat, tym razem z filozofa politycznego brytyjskiego Johna Greya. Cytuję, nie da się utrzymać 8 miliardów ludzi, nie dewastując ziemi. Wszyscy marzą dziś o życiu na modłę zamożnej mniejszości świata. Wymaga to ogólnoświatowej industrializacji. W rezultacie której ślad ekologiczny, jaki ludzie pozostawią na ziemi, będzie większy niż kiedykolwiek. John Gray pisał to 20 lat temu. I pytanie takie, ilu ludzi Państwa zdanie jest w stanie utrzymać Ziemia i czy mamy dziś do czynienia z bombą demograficzną? No na pewno, dlatego że bomba demograficzna wiąże się, jakby powinna być oceniana, czy jesteśmy w stanie ją ocenić w trzech kontekstach. Ile osób zamieszkuje Ziemię, jaki oni mają poziom konsumpcji, i jak jest oczywiście stan środowiska, czyli to jest 3 i 4, że w jaki sposób współczesna technologia potrafi sobie radzić z zaspokajaniem potrzeb i zapewnieniem wzrostu, a jednocześnie nie niszczeniem środowiska, bo technologia też nie stoi w miejscu i zawsze to, czy mówimy o smartfonie, czy mówimy o papierze, czy mówimy o telefonie klasycznym,
Możemy oczywiście rozmawiać, z czego zbudowana bateria i jakie są potrzebne metale rzadkie i że to jest eksploatacja tych górników w różnych krajach, ale nawet jeżeli to nie będzie smartfon, a będzie co innego, no to oczywiście trochę to są didaskalia, czyli generalnie jest tak, że dużo ludzi, którzy mają aspiracje rozwojowe i poprawy komfortu życia i są z natury swojej mniej lub bardziej pazerni, to zawsze będzie powodowało, niezależnie od tego, że dekoracje i formy są, mogą być różne, ale zawsze będzie powodowało pewien problem. Ja wykonałem takie proste ćwiczenie matematyczne, które właśnie opiera się na tym, co wcześniej była mowa, czyli że w tej chwili potrzebowalibyśmy już 1,7 planety Ziemia, żeby być w miarę na styk z naszymi aspiracjami i z naszym rozwojem. To jest, to wynika właśnie z Dnia Długu Ekologicznego. I teraz, jeżeli mamy sytuację, że w tej chwili Ziemię zamieszkuje 8 miliardów ludzi i w tej chwili ten współczynnik, że potrzebowalibyśmy 1,7 czy 1,8 planety, to prostym działaniem matematycznym można wyliczyć, dzieląc jedno przez drugie, że jedną planetę, czyli tę, którą mamy, osiągalibyśmy przy obecnym poziomie technologii i aspiracji konsumpcyjnym, poziomie konsumpcji, mniej więcej przy liczbie ludności wynoszącej 4,5 miliarda mieszkańców planety. Więc ja niestety nie pamiętam, w którym roku mieliśmy te 4,7. Przypuszczam, że to była druga połowa XIX wieku, ale może właśnie te lata wczesne 70., bo z jakichś powodów wtedy te Dni Długu Ekologicznego mówiły o mniej więcej jednej planecie. Więc tak trochę, bo ja niestety nie sprawdziłem, w którym roku, czy w którym dziesięciolatce ludność Ziemi liczyła te 4,5–4,7 miliarda. No w tej chwili jest 8, więc sama liczba ludności plus jej aspiracje rozwojowe. No, ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli gdyby każdy mieszkaniec Chin, jego ekonomiczny potencjał był możliwy kupna jednego jajka tygodniowo więcej, no to byłaby roczna produkcja wszystkich kur w Kanadzie. Więc to jest ogromna skala, to jest jedno jajko na Chińczyka, na obywatela państwa środka, natomiast oczywiście pomnożone przez ogromną liczbę, daje to ogromną skalę tego zjawiska. Więc no, demografia jest ważna i no, niestety jakby trudno uniknąć sytuacji, że większa liczba ludzi to więcej pożywienia i więcej zasobów. Natomiast oczywiście powinniśmy pamiętać, że i więcej energii na zaspokojenie potrzeb różnorodnego typu. Niektóre z tych potrzeb to są potrzeby bytowe i takie jakby no zrozumiałe, natomiast niektóre potrzeby i zużycie energii i zasobów to się wiąże no z rozrywką, tak? Z coś, co jest teoretycznie niepotrzebne bytowo, natomiast jest elementem naszej piramidy potrzeb Maslowa i bardzo chętnie to kupujemy i się oddajemy różnym ciekawym rozrywkom, które też zostawiają poważny ślad węglowy. Więc natomiast oczywiście technologia i też źródła energii mogą spowodować, że to w jakimś sposób będzie buforowane, czyli wzrost liczby ludności świata i wiążące się z tym ograniczenia i obciążenia, rozmawiamy w 2023 roku, być może za ileś lat będą w jakiś sposób buforowane i kompensowane przez bardziej efektywne procesy technologiczne, zastąpienie gospodarki liniowej gospodarką o obiegu zamkniętym, lepsze źródła pozyskiwania energii i tak dalej. O gospodarce obiegu zamkniętym to koleżanka mogłaby tutaj uzupełnić dużo lepiej niż ja, ale no jakby ja co do samej zasady. Jak pan zaczął wyliczać te 4 miliardy, to przypomniał mi się Lovelock, ten od hipotezy Gai. I on powiedział coś takiego: gdyby na Ziemi żyło tylko 500 milionów ludzi, niemal nic spośród tego, co czynimy obecnie środowisku, nie zakłóciłoby życia Gai. Dobrze, pytanie kolejne. Nawiązuje do cytatu z Symbiotycznej planety, którą przeczytałem na wstępie, tej, gdzie autorka pisze o tym, że może to ratowanie, że nie powinniśmy ratować Ziemi,
tylko i mówić o tym, że ratujemy Ziemię, tylko powinniśmy chronić siebie przed innymi ludźmi. Co Państwo na to? Ja myślę, że to jest książka, która ukazała się 25 lat temu, bo w 98 roku, ta Symbiotyczna planeta. I wydaje mi się, że autorka chciała zwrócić w niej uwagę, czy tym cytatem, na bardzo ważną rzecz, żebyśmy nie czynili z siebie takiego demiurga, który jest w stanie decydować o losach Ziemi, czyli z jednej strony mieć taką siłę sprawczą nie tylko psucia, ale też naprawienia, czyli czynienia dobra. Więc to jest takie ostrzeżenie i takie przypomnienie, że jesteśmy częścią systemu życia planety, jesteśmy jednym z gatunków, który dopracował się bardzo efektywnych narzędzi niszczenia tej planety i eksploatacji planety, ale że jednak nasz byt od tej planety zależy i zachwianie harmonii, równowagi układów żywych może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. To jest badane na wielu gatunkach, więc nie jesteśmy tutaj inni, tylko działamy po prostu w innej skali. Więc to jest chyba myśl, którą ja odczytałem z tego cytatu. Natomiast wydaje mi się, że uzupełniłbym, bo to nie to, że ja się zupełnie nie zgodzę z absolutnym autorytetem pani profesor, natomiast uzupełniłbym to, że my jednak przez te 25 lat, które upłynęły od publikacji, a przemyślenia pani profesor były jeszcze wcześniejsze, zakładam, że my jednak dysponujemy narzędziami, które pozwalają wpływać na planetę w sposób znaczący. Tak, bo trochę z tego cytatu pobrzmiewa, że my to taki pył jesteśmy, tam trochę napsujemy, trochę zanieczyścimy, ale to właściwie w wielkiej tej skali całego istnienia życia, to jesteśmy jakby krótkim gościem. Nie jest to do końca tak, bo wiemy, że czasami to jest ta koncepcja, że tutaj skrzydła motyla to huragan gdzie indziej, więc jednak to jest system naczyń powiązanych i czasami wystarczy zepsuć niezbyt dużo w konkretnym miejscu, być w złym miejscu o złym czasie, żeby całym systemem sprzężeń zwrotnych i systemem kostek domina, czy układem kostek domina, doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. I to się trochę dzieje, bo już docierają sygnały, że są zakłócone prądy oceaniczne, albo że duży obieg wody, czyli ten pomiędzy lądami a oceanami, on już jest na lekkim deficycie, czyli dużo więcej wody troszkę więcej wody dociera do oceanów niż wraca nad lądy. To nie jest duży procent, ale pomnożony przez liczbę lat może spowodować poważne konsekwencje, po prostu wysuszanie się kontynentów i kolejno sprężenia zwrotne, czyli problem z wodą, problem z przyrodą, problem ze zdrowiem ludności, problem z klimatem i to wszystko, bezpieczeństwem żywnościowym i ta cała lawina, jest ryzyko, że będzie się toczyła szybciej. Więc ja w ten sposób rozumiem ten cytat, czyli że nie wyrwaliśmy się z praw przyrody, jesteśmy częścią planety, nie mamy na razie innej, a już potrzebujemy 1,7. I ten nasz wpływ jest bardziej znaczący chyba niż pani profesor w tym cytacie wskazuje. No ja jestem bardzo ciekaw, gdyby żyła pani profesor, jaki napisałaby komentarz i recenzję książki Billa Gatesa Jak ocalić świat? No ale to jest dyskusja, temat na oddzielną dyskusję. Ostatnie pytanie, proszę państwa. Jak możemy zmniejszyć dług ekologiczny? Czego powinniśmy żądać od polityków, czego od biznesu, a czego powinniśmy my, obywatele, wymagać od siebie? To może teraz ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że tak idąc trochę od góry i zanim przejdziemy do tego, czego żądać od której grupy, musimy podejść do tego w taki sposób, że mimo że świadomość jakby ekologiczna jest coraz większa, to jednak zmiana, która musi nastąpić, powinna być przede wszystkim systemowa. Powinna zacząć jakby wynikać z tego, że zaczynamy myśleć o środowisku naturalnym, o zasobach Ziemi jako wyczerpywalnych, tak? Bo takie podejście, jakie mamy do tej pory, że żyjemy jakby nigdy nic, bez myśli tak naprawdę, bez myśli o tym,
co zgotujemy przyszłym pokoleniom, tak, które są mimo wszystko bardziej świadome klimatycznie niż osoby, które teraz stanowią podstawę gospodarki każdego kraju. Więc jest potrzebna zmiana sposobu myślenia. To jest najważniejsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście, co za tym idzie, to zrównoważenie rozwoju planety poprzez przede wszystkim jak najszybsze ograniczenie emisji CO2, co wiąże się tak naprawdę z jednoczesnym ograniczeniem zużycia surowców w ramach jakby koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, o której wspomniał wcześniej Piotr. Powinniśmy tak działać też w kontekście wydobywania właśnie metali ziem rzadkich, o czym ja z kolei we wcześniejszej wypowiedzi wspomniałam, żeby uwzględniać możliwości regeneracyjne ziemi, tak, żebyśmy nie potrzebowali tego 1,7 czy 1,8 ziemi do zaspokojenia naszych potrzeb, tylko żeby było tyle, ile nam potrzeba, tak? Jak możemy się do tego przyczynić? Oczywiście patrząc tutaj od góry, tak, tej drabiny, o której Pan wspomniał, czego możemy żądać od polityków? No myślę, że tutaj najważniejsza kwestia jest taka, jest przede wszystkim jest to ważne z punktu widzenia jakby podjęcia w ogóle dialogu ze społeczeństwem, tak? Wysłuchania jakby czego my jako obywatele chcemy w polityce klimatycznej kraju, tak? Chcielibyśmy oczywiście, żeby tutaj na poziomie, ja oczywiście wypowiem się za siebie i myślę, że za dużą grupę osób, z którymi współpracujemy na co dzień, ale myślę, że też odzwierciedla to nastroje większej ilości społeczeństwa, włączenia kwestii zmian klimatu i tak naprawdę działań takich adaptacyjnych, przeciwdziałania skutkom zmian klimatu na agendę sejmową. Też włączenia takiego aktywnego się w pracę na poziomie Unii Europejskiej, tych regulacji, które są nakładane na biznes, aby oczywiście za pośrednictwem biznesu na konsumentów, czyli finalnie na nas, jest i będzie coraz więcej, tak? Należy się do nich dostosowywać się również poprzez tworzenie odpowiedniej polityki, wyznaczenia ambitnych celów klimatycznych, czy też przygotowywania konkretnych planów redukcyjnych, aby pokazać właśnie, jak państwo może wpływać, oczywiście we współpracy z biznesem głównie, tak, który jakby tutaj zasila gospodarczo kraj, wybudowę tak naprawdę dekarbonizacji przemysłu w kraju, tak? To jest bardzo istotne przede wszystkim z punktu widzenia, jak wygląda miks energetyczny w Polsce, tak? Gdzie węgiel wciąż jest tą podstawą, mimo inwestycji w OZE, czy teraz budowę elektrowni atomowej, czy w mini reaktory jądrowe, tak? To wciąż jest za mało, tak? Musimy konkretnie podejść do przygotowania takiego planu odejścia od węgla w jak najszybszej perspektywie czasu. Politycy powinni również zapewnić finansowanie właśnie na projekty i rozwiązania innowacyjne, które mogą przyczynić nas do ograniczania emisji, tak? Czy to w zakresie chociażby transportu, czy też inwestycji w OZE, które już wspomniałam, żeby nie szukać daleko. Można to osiągnąć właśnie poprzez biznes, poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi, NGO-sami, którzy potrzebują tych środków finansowych, żeby móc działać chociażby w kontekście też projektów związanych z sekwestracją dwutlenku węgla, tak? Czyli tam, gdzie nie jest możliwe ograniczenie emisji, postawić na kwestie związane z pochłanianiem ich i składowaniem w miejscach bezpiecznych. Myślę, że tutaj z punktu widzenia Polski też żądanie od polityków zaprzestania wycinki lasów czy działań związanych z odtwarzaniem ekosystemów. Mamy wysychające torfowiska, mokradła. To są tematy, które potrzebują jakby pilnych działań. Mówiąc już tutaj płynnie, przechodząc do biznesu, który chcemy, aby współpracować z polityką, tak, żeby politycy też te przepisy działalności dotyczące działalności gospodarczej były przyjazne dla tych firm, które chcą się w bardziej zrównoważony sposób rozwijać, czy to poprzez wpisywanie na przykład punktów takich związanych z ochroną klimatu w zamówienia publiczne, tak? Czy w innego rodzaju subsydia, które trafiają na końcu do biznesu, żeby nagradzać firmy, czy jakby
wspierać firmy, które chcą działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, chcą redukować emisje, a często brakuje im nie tylko wiedzy, ale środków finansowych na takie działania. Powinno to być tworzone w sposób taki wzmagający konkurencję, tak, również pod względem klimatu. Mówimy już teraz o klimatycznej przewadze konkurencyjnej i to jest coś, co będzie coraz bardziej na agendzie podmiotów gospodarczych wybrzmiewało. No, biznes oczywiście powinien wziąć, może od tego powinnam zacząć, odpowiedzialność za swoje działanie, za emisyjność swoich produktów, tak, ale też w całym w ogóle łańcuchu wartości pokazywać, jak wygląda ślad węglowy, również w kontekście jakby współpracy z dostawcami. Nie ukrywanie tych informacji, tylko właśnie pokazywanie poprzez jakby transparentność i szczerą komunikację konsumencką. Biznes ma też wpływ oczywiście tutaj na zamykanie obiegu w ramach gospodarki cyrkularnej, o której wspomniałam, ponowne wykorzystanie surowców, zawracanie wody, tam o której też Piotr wspomniał w kontekście kryzysu wodnego. No, w Polsce mamy do czynienia z suszą i tak naprawdę z roku na rok będzie coraz więcej takich problemów związanych z niedoborem wody. Myślę, że społeczeństwo tak naprawdę nie dopuszcza jeszcze do siebie tej myśli, a jakby biznes ma tutaj też ogromną rolę do odegrania. I co możemy zrobić my sami jako konsumenci? Tak trochę przy długim komentarzem do Pana pytania. Ja, ale myślę, że przede wszystkim każdy powinien zastanowić się nad swoimi codziennymi wyborami. Tak? To jest nas głos, który usłyszą w końcu prędzej czy później zarówno przedstawiciele biznesu, jak i politycy, tak? To nasze decyzje zakupowe są właśnie głosem, który możemy oddać albo na zrównoważone produkty, usługi, albo też wręcz przeciwnie na chociażby fast fashion, fast food i wszystko, co się wiąże z szybką taką natychmiastową konsumpcją. Myślę, że tutaj, gdy podejdziemy świadomie do chociażby właśnie kwestii zakupowych i ograniczymy konsumpcję, zaczniemy kupować produkty z drugiej ręki, a te, które widzimy, że mogą być ponownie wykorzystane, to nadawać im drugie życie, tak? I jakby tutaj warto też zwrócić uwagę, że jeżeli my nie potrzebujemy jakiejś rzeczy, to może w ramach chociażby grup sąsiedzkich na portalach społecznościowych można oddać je komuś, kto będzie w stanie z nich jeszcze skorzystać. Myślę, że to fajnie funkcjonuje na takim lokalnym właśnie poziomie, gdzie ja widzę poprzez to, jak bardzo angażują się sąsiedzi w wymianę różnego rodzaju rzeczy, które po prostu mają w domu, tak? I to jest bardzo fajna, oddolna tak naprawdę inicjatywa i pokazuje wpływ każdego z nas, jaki może mieć w zakresie też tworzenia gospodarki cyrkularnej. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy jeść lokalnie, sezonowo, tak? Czy na pewno potrzebujemy w grudniu pomidorów, które nie smakują jak pomidory i kosztują 3 razy więcej niż w sezonie? Należy się nad tym zastanowić, tak? Jest też to dla nas bardziej zdrowe, kiedy wiemy faktycznie to, co jest w tym momencie, to, co w tym momencie daje nam tak naprawdę Matka Ziemia, tak? Powinniśmy jeść mniej mięsa. To też ma zdrowotne tak naprawdę właściwości dla nas wszystkich. Produkcja mięsa jest o tyle problematycznym klimatem, gdzie emisje, no to też jest temat pewnie na inną rozmowę, ale emisje w całym cyklu tutaj produkcji mięsa są tak olbrzymie, związane z wylesianiem terenów, chociażby właśnie w krajach globalnego południa. A wydaje się, że to jest dość prosta sprawa. Zacznijmy od jednego obiadu w tygodniu, tak, bez mięsa, czy jednego dnia, później tygodnia, miesiąca. No tutaj jakby tych możliwości jest dużo, nie trzeba od razu zostać wegetarianinem czy weganinem, tak? Tylko po prostu podejdźmy do tego bardziej świadomie. Nie marnujmy żywności. To jest inny aspekt, którego emisyjność jest bardzo, bardzo duża, tak? A na którą wpływ mamy każdy z nas, szczególnie w Polsce, gdzie te ilości marnowanej żywności są olbrzymie. Trzeba się nad tym zastanowić, że najpierw ktoś musiał to wyprodukować, przewieźć, my to kupujemy, następnie jest to powiedzmy w lodówce, gdzie ulega zniszczeniu, zepsuciu, wyrzucamy to, znowu transport, wysypisko, to jest ogromna ilość emisji gazów cieplarnianych, tak, więc po prostu świadomość jest to coś, co powinniśmy też wziąć pod uwagę przy właśnie naszych decyzjach
decyzjach zakupowych. Mogę pewnie jeszcze wymienić dużo, dużo takich, takich rzeczy, które możemy każdy z nas może tak naprawdę podjąć, ale myślę, że w przypadku konsumentów to małymi krokami mamy wpływ na duże, duże zmiany tak naprawdę. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj jeszcze tylko uzupełnił jeszcze tylko jedną rzecz, że problem z tego typu rzeczami czasami polega na tym, że to, co koleżanka napomyka o tym, czyli produkcja, transport, sprzedaż, to wszystko daje utrzymanie jakimś rodzinom. Jeżeli mamy 8 miliardów ludzi, no to mamy bardzo dużo rodzin, które muszą w jakiś sposób zapewnić swój byt. Więc tu jest taka no, bardzo smutna pułapka, że ograniczenie konsumpcji no, spowodowałoby jakiś problem społeczno-gospodarczy w innym miejscu. I druga sprawa, że ludzie, wydaje mi się, to też tutaj wybrzmiało w wypowiedzi Magdaleny, że można, jakby świadomość, czy wzrost świadomości, że można wybrać produkt o znanym pochodzeniu, zrównoważonym pochodzeniu, bardziej ekologiczny, tak naprawdę trochę, to jest taka pułapka się w tym kryje, że może wpuszczać ludzi w takie myślenie, no dobra, no to ja właściwie mogę konsumować bardzo dużo i ile mi się chce, pod warunkiem, że będę świadomie wybierał jakby jakość, czyli nie jest rzecz w ograniczeniu poziomu konsumpcji, tylko jest jakby trochę przekierowanie, poprawienie jej jakości, co samej konsumpcji jakby no nie ograniczy, a z kolei ludzi wprowadza w takie trochę fałszywe poczucie, jestem eko w porządku, ponieważ konsumuję w sposób zrównoważony, a ważne jest, żeby się zastanowić, czy ta konsumpcja w ogóle jest potrzebna, czemu ona służy, czy możemy jakby przekierować ją na to drugie życie jest, myślę, bardzo dobrym pomysłem, no bo to odciąża jednak zasoby i zużycie energii jest mniejsze. Aczkolwiek, no jeszcze raz, miejsca pracy, rodziny do utrzymania, więc to nie jest taka prosta sprawa i jednoznaczna, niestety. No nie jest. To jest pułapka postępu, o której piszemy od czasu do czasu w tygodniku Spraw Obywatelskich. Państwu bardzo polecam. Ostatnio publikowaliśmy wywiad z autorem książki Krótka historia postępu. Ale to opowieść, temat na zupełnie inną opowieść. Dobrze, że Pan na to zwrócił uwagę, ale w tym miejscu już naprawdę postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Pani Magdalena Jaśkiewicz, Pan Piotr Mikołajczyk. Oboje Państwo z organizacji Centrum UNEP GRID Warszawa. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy, dziękuję Państwu. Dziękujemy. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.